książkę Dariusza Jadnina o tradycji lewicowej, która odegrała istotną rolę w historii polskiej ostatnich dziesięcioleci, jest przykładem książki dość wyjątkowej, jeżeli chodzi o obiektywizm, jeżeli chodzi o próbę zrozumienia głównych bohaterów, empatię. Tym bardziej jest to zdumiewające, że u nas jest w tym bardzo spolaryzowanym życiu, zantagonizowanym, jest to dość wyjątkowy przykład, zwłaszcza, że poglądy naszego Jadnina są zupełnie inne od tego, co on referuje, jeżeli chodzi o poglądy jego bohaterów. Tym niemniej składa im prawdziwy hołd, to jest, można powiedzieć, z niespodziewanej strony pomnik on buduje takim ludziom jak Jacek Krakowski, jak Jacek Kuroń, jak Adam Michnik. Przy tym jest to książka bogata, to nie jest praca historyka, tym niemniej ona odtwarza bardzo istotne elementy historii od 56 roku, życia intelektualnego, zderzenia idei i ogólnej atmosfery tych czasów, pokazując, jak to prowadziło do sformułowania idei, która odegrała niesłychanie istotną rolę w rozwoju demokratycznej, niepodległościowej myśli, przede wszystkim jeżeli chodzi o pojęcie społeczeństwa obywatelskiego, niezależnych ruchów społecznych. Także ja z wielką przyjemnością uczestniczyłem w dyskusji i z prawdziwym podziwem myślę o tej książce.